A liczy pan, że jeszcze się nadarzy okazja do walki o mistrza świata, czy to już definitywny koniec? Zobaczcie, że się jeszcze żyje jako sportowy. Zabijecie się kurwa na tym rynku, panie. No co kurwa? No co? No chodź kurwa. Artur, jesteśmy zjebany kurwa. Artur. Kurwa, dziecko zrobię, kurwa, szmaciarz. Cię go zjebię, kurwa. Kurwa, fuga jest. Każdego dnia jak wstaję i każdego dnia jak idę spać, to ja śnię o tym, ja o tym marzę, żeby doszło do tej walki. Jak twoim zdaniem? Pokażę polskiej publiczności i panu Wasilewskiemu i Wernerowi. Ogłaszam to wszemi wobec, że pokażę, co jest wart Szpilka i co są warte jego słowa. Tak naprawdę ja stworzyłem Zimnocha i niech się cieszy, że przynajmniej zarobi za tą walkę. To będzie wszystko, co z tej walki zostanie. To nie jest sportowy, to jest biega. Wyski to ciężko wyznotowuje. To jest bydło. Bydło trzeba trzymać w chlewie, w ciemnym chlewie, 3 razy dziennie w pierdol, raz jeść. No jak będzie wychodziło na pastwisko, to trzeba zagazować takiego bydlaka, żeby nie widziało kurwa świata. Tyle mam do powiedzenia na temat tego kurwa bydlaka, bo to jest bydło. A Zimnochy pokazuje w stronę Artura Szpilki. Teraz na ciebie kolej. Pokazał palcem. Artur Szpilka go powstrzymany, bo już też chciał biec do ringu. Oj, gorąco, proszę państwa. Mówią, że gdzieś ja tam uciekam, ja się boję. Jak ja się go boję? Ja w każdej chwili wychodzę i naprawdę nie ma go.